My gaz rosyjski kupujemy średnio 3 razy drożej niż polski, koszta wydobycia, czy ponad 3 razy. I tym gazem polskim, zamiast go uwzględnić w cenie dla odbiorców po takiej samej wartości jak gaz kupowany za granicą, po nim jakąś cenę odniesienia, to go po kosztach wydobycia się wrzuca do ceny. W ten sposób polskim gazem krajowym dotujemy, można powiedzieć, ukrywamy przed polskimi obywatelami, przed polskimi przedsiębiorcami cenę, ile my naprawdę płacimy za gaz rosyjski. I pomimo tego w zeszłym roku po raz pierwszy okazało się, że za gaz średnio Polacy płacą więcej niż Niemcy. Co sprawia, że pomimo tak dużych, czy ze względu na tak dużą cenę, którą płacimy za gaz rosyjski, po raz pierwszy w zeszłym roku, gdyby były możliwości techniczne, naprawdę opłaca się importować gaz z Niemiec. Notabene rosyjski gaz z Niemiec, bo oni mają na przyjemniejszych warunkach do dostarczania, tak? I w tej oto sytuacji technologia, która nie jest łatwa ekologicznie, technologia, która nie jest najtańsza, się bardzo opłaci i okazuje się być naszą wielką szansą i nadzieją. Że nie tylko ceny gazu rosną na całym świecie, im bardziej rosną, tym mniej są dotkliwie odczuwalne te koszty technologiczne kopania gazu na 3000 km, wbrew temu, co panu prezydentowi się wydawało podczas kampanii wyborczej. To nie jest metoda odkrywkowa wydobycia gazu łupkowego. Gdyby tak się okazało, to Polska miałaby najbardziej ambitną odkrywkę na świecie, bo na 3000 metrów odkrywkę zrobić to byłoby naprawdę coś. To by, można powiedzieć, to byłby taki krater widoczny z Księżyca, biorąc pod uwagę kąt pochylenia, gdyby to była odkrywka. I ten gaz łupkowy służy wydolności wody, otoczenie się nie plus zmienia wokół miejsc, w których się będzie wydobywać gaz łupkowy. Ale te argumenty są, można powiedzieć, mocno wyjęte z kontekstu. Wyobraźcie sobie państwo takie ćwiczenie intelektualne. XXI wiek, Unia Europejska, Polska. Dotychczas nie eksploatowaliśmy węgla i ktoś postanowił na Śląsku wydobywać węgiel. To byłoby zabawy dla ekologów. Opowiadanie o tym, że powstaną wielkie hałdy, które trzeba będzie rekultywować, że cieki wodne zostaną zakłócone, że będą miały miejsce szkody górnicze, domy będą pękać i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że Polacy, nie wiedzący, jakie benefity i pozytywy przyniesie wydobycie węgla kamiennego, przedtem, gdyby to nie było elementem naszej historii, czegoś, czego żyje cały region, z którego potęgę i bogactwo przez całe okresy czerpał, to teraz Polacy, nakręceni przez media, pokołowani, w referendum byli przeciwko uruchamianiu wydobycia węgla kamiennego, jak w całych regionach blokuje się wydobycie węgla brunatnego. I taka gra będzie się toczyła gaz łupkowy na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym, unijnym, międzynarodowym. Plus i największa szansa, jaką ja widzę, jeżeli chodzi o możliwości wydobycia i uruchomienia w Polsce wydobycia gazu łupkowego, to jest to, że tutaj całkiem ładne pieniądze w to wkładają koncerny amerykańskie. I one tak całkiem bezbronne nie są i można powiedzieć, za nimi też taki uzbrojony krążownik, niszczyciel, który się nazywa rząd Stanów Zjednoczonych stoi i że to już nie jest starcie między niesuwerennym, niepodmiotowym, niegospodarnym, nierozumnym rządem aktualnym, tym czy innym polskim, tylko to jest starcie olbrzymich potęg, których każda ma swoje interesy ekonomiczne i to nie będzie tak łatwo zablokowanie tego. Niemniej jednak najbliższe lata to będą lata, w których będzie nasilał się spór, będziemy oglądać. Jest taki film, który się nazywa Gas City. To jest taki paszkwil, w którym tam ludzie puszczają wodę z kranu, później dają zapałkę i wybucha ogień na błękit, no tak dalej. To są, no, wiecie państwo, takie rzeczy się zdarzają. Były tylko wszędzie na świecie koncern, który takie pieniądze ładuje w tego rodzaju projekty, to ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone, tak? A taka scena, jak ten pan puszcza wodę z kranu, zakręca i później tę zapałkę wybucha, tak jakbyśmy kolejnie odpalili tą, to znaczy, że ktoś tam zepsuł projekt. Ktoś tam dokonał błędów. To jest tak, jak no, ktoś źle zrobi odkrywkę, czy ktoś źle uruchomi prog węglowy, to mogą wtedy przecież mieć miejsce zapaści gruntu, to taki błąd człowieka, tak?
drogi, dlatego odpowiednie wymogi powinno się temu postawić. Tak jak wykonaliśmy ciężką pracę, żeby uruchomić chociażby jeden projekt dywersyfikacyjny w zakresie dywersyfikacji dostaw nośników energii, tak olbrzymią pracę trzeba będzie wykonać, żeby w Polsce zapewnić nie tylko wydobycie gazu tak zwanego łupkowego, czy tam z łupków bitumicznych, czy z innych metod niekonwencjonalnych, ale to nie chodzi tylko, szanowni państwo, żebyśmy mieli gaz inny niż rosyjski. Chodzi o to, żebyśmy na tym trochę zarobili. W chwili obecnej za wydobycie tych 4 ponad miliardów metrów sześciennych Skarb Państwa ma w opłatach różnych górniczych około 1,5% wartości tego surowca. W Wielkiej Brytanii to jest 40%, w Norwegii 60%, w Stanach Zjednoczonych na poziomie Stanów dochody dla Stanów i hrabstw się łącznie kształtują na poziomie 40-60%, tak? My jesteśmy republiką bananową, jakby kto woli, ziemniaczaną, buraczaną, w której, no, można powiedzieć, jesteśmy bardziej eksploatowani. Nigeria ma dużo bardziej nowoczesne regulacje w tym zakresie. Są artykuły w prasie międzynarodowej. Jednym z największych ryzyk dla wydobycia gazu łupkowego w Polsce jest to, że te koncerny się boją, jaki w końcu będzie podatek, bo są przekonane, że jakiś w końcu normalny będzie. A kto jest głównym, tak po cichu absolutnie, ale kto jest jednym z głównych przeciwników tego, żeby w Polsce uruchomić gaz łupkowy? Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Jak ktoś podpisał na kilkadziesiąt lat do przodu na niekorzystnych warunkach kontrakt i wziął za dużo gazu, to każdy kubełek tanio wydobyty w Polsce to jest problem, bo co my zrobimy z tym, za co my płacimy, a jak nie płacimy, to i tak musimy odebrać i zapłacić. Poza tym ten koncern, który bez opłat 4 miliardy ponad metrów sześciennych wydobywa, wie, że jak się nałoży porządną opłatę na gaz łupkowy, to też za darmo skończy się wydobycie gazu krajowego i skończy się dotowanie gazem krajowym gazu rosyjskiego. Może by skończy się gospodarka rabunkowa. Tyle, to jest ciężka walka, żeby ona się dobrze skończyła, to jest potrzebna duża aktywność opinii publicznej. Duża aktywność, porządna praca dziennikarzy, śledczych, dziennikarzy po prostu zajmujących się tą tematyką. No i wymaga to też jednak takiego monitoringu obywatelskiego, żeby nie tylko Greenpeace czy jakieś inne organizacje ekologiczne hojnie przez Gazprom i inne wrażliwe na krzywdę ekologiczną koncerny, żeby po prostu no, takie organizacje jak kierowane przeze mnie Fundacja Republikańska również miały nie tylko zapał możliwości i chęć robienia różnych rzeczy w tym zakresie, ale również finansowanie. To, szanowni państwo, polska polityka, polskie życie publiczne jest takie jak polscy obywatele. I to może brzmieć dosyć przykro, ale my sobie w jakiejś mierze zasłużyliśmy na takie rządy, jakie mamy, na takich dziennikarzy, na takie media. Nie do końca to pewnie byłaby duża dyskusja, ale ta jednak bierność nasza w tych wielu fundamentalnych sprawach to jest miejsce, w którym i to jest powód, dla którego w Polsce dużo niedobrych rzeczy się może dziać. Dziękuję bardzo. Zadawania pytań. Może pozwolicie państwo, że ja zadam pierwsze pytanie. Chciałabym zapytać o gazociąg Jamalski. Jeszcze wrócić do tego tematu. Ten kontrakt podpisany w 1994 roku zakładał, tak jak pan tutaj przypomniał, że praktycznie Polska nie zarabia na tym, tak? Nie, to była interpretacja rosyjska i ta interpretacja przegrała przed sądami w Moskwie, ponieważ w 2009 roku był szereg wyroków w sądach moskiewskich, w których Gazprom przegrywał z PGNiG-iem. Ponieważ kontrakt Jamalski został tak podpisany, że w przypadku różnicy zdań właściwym sądem dla rozstrzygnięcia sprawy jest sąd pozwanego. Czyli jak nam się coś nie podoba, co robią Rosjanie, to idziemy do sądu moskiewskiego. A kim się coś nie podoba, to idą do sądu warszawskiego, bo wiadomo, że i w Polsce, i w Federacji Rosyjskiej jest demokratyczne państwo prawa, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej. Sądy działają transparentnie, sprawnie, wymiar sprawiedliwości jest efektywny. I w tej oto sytuacji to, co pani powiedziała, czyli to, że miało być to non-profit, to jest stanowisko Gazpromu. Za naszych czasów było tak, że Gazprom płacił za używanie gazociągu Jamalskiego tyle, ile uważał za słuszne.
Doszło do tak kuriozalnej sytuacji, że było 4 członków zarządu, 2 polskich, 2 rosyjskich. Zarząd miał składać wniosek o zatwierdzenie taryfy u prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, czyli ceny za transport. I składano 2 wnioski. 2 członków polskich składało jeden wniosek, 2 członków rosyjskich składało drugi wniosek. I prezes URE wariował i mówi, no halo, panowie, reprezentujecie jedną firmę, która tak jakby ktoś miał cennik zatwierdzić w urzędzie i w imieniu jednej firmy 2 wnioski zatwierdzenia cennika. I koniec końców nie zatwierdzał żadnego, a ten cennik, który był poprzedni, był nawet lepszy dla nas sposób naliczania niż to, co składał ówczesny, powiedzmy, polski zarząd, tak? No i, ale Rosjanie uznawali, że oni tylko zapłacą, bo oni uważają, że powinno być tyle i tyle i powiedzmy, dostają fakturę, oni mówią, nie, nie, my tego nie uznajemy, mamy inny pomysł. I oni zaczęli przegrywać sprawy jedną po drugiej w sądzie w Moskwie. I co się wydarzyło? Nasz rząd w ramach budowania nowego odmrożenia po tragedii smoleńskiej, zbliżenia między narodami słowiańskimi, zgodził się w ramach renegocjacji kontraktu na to, żeby te kilkaset, ponad 400 milionów, które nam wysiedli Rosjanie, wynegocjowali w zamian za to rabat na gaz. Czyli dostaliśmy podwyżkę, ale ta podwyżka, Rosjanie powiedzieli, byłaby dużo większa, gdyby nie ten rabat, który my wam teraz uznajemy. I w ten oto sposób również, można powiedzieć, skasowano te roszczenia i efekt tych wyroków, które poprzegrywał Gazprom przed rosyjskimi sądami z polskim górnictwem naftowym i gazowym. To jeszcze dokończę może. Dokładnie z Europolgazem, potem Europolgaz po stronie. Bo interesuje mnie też to, jak pan ocenia warunki tej umowy dotyczącej właśnie Jamalu. Jak pan myśli, czy to była niekompetencja polityków, którzy podpisywali tę umowę i urzędników, czy też agentura? Ja uchylam się od tego pytania. Myślę, że to jest dużo lepsze pytanie dla osób, które skończyły aplikację prokuratorską albo które w studiach czy po studiach zaaplikowały do firm, które mają 3 literki w nazwie. I czy to jest ABW, SWW, SKW, to są dużo lepsze miejsca, dużo lepsi ludzie niż ja do zadawania tego rodzaju pytań i odpowiadania na nie. Dobrze, to proszę o zadawanie pytań i proszę o dyscyplinę na sali, tak żebyście Państwo nie przekrzykiwali się. Proszę ja Pan. Ja chciałbym do tej koncepcji unijnej nawiązać 20-20-20, prawda? Jako te trzecie 20% wspomniał Pan kwestię biopaliw. Jaką ma Pan wiedzę, jeśli chodzi o spalanie paliw kopalnych, naturalnych i z drugiej strony z dodatkami tymi bio? Krąży taka przynajmniej, no jest taka, jakby są takie informacje, że te dodatki bio bardzo, bardzo zwiększają toksyczność, prawda? I teraz dokończę. Rozmawiałem z ludźmi z Orlenu, którzy otwarcie mówią, że Orlen kupuje te bio dodatki, które są dolewane do paliw u nas z firm niemieckich. I to prawda. I laboratorium Orlenu dobrze wie, że jest to bardzo, bardzo wtedy toksyczne. Dużo bardziej toksyczne, niż gdyby to było czyste paliwo. Tutaj trzeba rozdzielić pewne gry interesów. Orlen bardzo nie chce, żeby zamiast kupować paliwa rafinowane u niego, kupować półprodukty, produkty robione przez polskich rolników. Ale w tym wypadku akurat interes, można powiedzieć, Orlenu czy tam Lotosu jako firm, jest spójny z interesem publicznym, bo no dla nas, można powiedzieć,